wszyscy mieliby ochotę, żeby te zdjęcia, które były okazywane, potem wisiały gdzieś na YouTubie przez wieki wieków. Amen. Zatem, proszę Państwa, rozumiem, że Pani Beata sprawdziła kworum. Mamy kworum, fakt, że nie podejmujemy dzisiaj żadnych uchwał, ale niemniej sesja jest w pełni ważna. W porządku obrad mamy tylko uroczystości związane z nadaniem akta honorowego obywatelstwa. Uchwała była podjęta już bardzo, bardzo dawno temu, 28 listopada 2019 roku, ale niestety COVID uniemożliwił normalne, godne obejście i musieliśmy do tej pory poczekać. Bardzo dziękuję Grzegorzowi za tę wyrozumiałość i tutaj jak gdyby pełne współdziałanie odnośnie znalezienia takiego terminu, ażeby to posiedzenie Rady mogło się odbyć tutaj, w pomniku, że tak powiem, działalności Grzegorza. A zatem poprosiłbym o akt nadania, a pana burmistrza zapraszam do głównego mikrofonu. Szanowni Państwo, zanim uhonorujemy pana Grzegorza Dąbrowskiego, ja dzisiaj nie będę opowiadał panu Grzegorzu Dąbrowskim, ponieważ to, co widzieliście i to, co usłyszeliście, jest chyba wszystkim, o czym wiecie. Mógłbym tylko wspomnieć o ołówku i innych historiach, ale nie będę ich zabierał. Moje dzieci skończyły tą szkołę, jedną z najlepszych od wielu lat w Polsce. Honorowe obywatelstwo nadaje się osobom, z których czerpie się wartość dodaną dla miasta, albo które tą wartość dodaną tak dużą dały miastu, że ciężko czasami jest to zliczyć, ogarnąć. I tak mamy w tej chwili taką sytuację, że honorowe obywatelstwo przyznaliśmy, Rada Miasta Podkowy Leśnej przyznała człowiekowi niezwykle skromnemu, który kilka lat temu, kiedy była pierwsza inicjatywa, odmówił przyjęcia tego tytułu. Później były kolejne rozmowy. Ja jestem burmistrzem już 7 rok. Miałem ten honor być na sesji uroczystej nadaniu tytułu honorowego obywatela miasta Włodkowi Pawlikowi, Katarzynie Gartner. Później powinien być Grzegorz Dąbrowski, ale między innymi rozmowy z Grzegorzem Dąbrowskim, jego inicjatywa doprowadziły do nadania tytułu honorowych obywateli miasta Jadwidze Staniszkisz, Ryszardowi Bugajowi i obecnemu na sali Zbyszkowi Bujakowi. Poczekał, jest na końcu. To jest bardzo duży zaszczyt i honor, panie Grzegorzu, wręczyć i uczestniczyć w sesji, w której miasto czerpie absolutnie z wartości, które panu całe życie przyświecały. Pozwolę odczytać sobie tę uchwałę, która została podjęta już prawie 2 lata temu. W uznaniu za zasługi dla miasta Podkowa Leśna oraz ogromny wkład w budowę wspólnoty obywatelskiej nadaje się honorowe obywatelstwo miasta ogrodu Podkowa Leśna panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu. Bardzo zapraszamy. Panie Grzegorzu, jeszcze kontynuując taką tradycję związaną z najlepszymi w naszym mieście, specjalne pióro dla honorowego obywatela miasta Grzegorza Dąbrowskiego i herb naszego miasta jako przynależność do pewnej struktury, z której się przynależy i się z niej nie wychodzi.
zanim oddamy głos naszemu jubilatowi, jeszcze poproszę panią dyrektor szkoły o słów kilka, potem jeszcze Rada Rodziców i potem poprosimy pana dyrektora o słów kilka. Panie dyrektorze, proszę przyjąć nasze najszczersze gratulacje. Ja muszę powiedzieć, że to jest wielki zaszczyt, radość i odpowiedzialność mieć taką personę w swoim gronie. Panie Mariusz. Jesteśmy dumni, gratulujemy, podziwiamy. Patrząc na te minione 30 lat twojej wytężonej, ciężkiej pracy, najczęściej od rana do wieczora, wiele nieprzespanych nocy, myślę sobie, że taki dzień musiał nadejść i że to jest jakaś ludzka sprawiedliwość, to uhonorowanie i ta uroczystość, z której bardzo, bardzo się cieszymy. Grzegorzu, nawiązując do tego ołówka, o którym wspomniał pan burmistrz, zostawiasz w Podkowie Leśnej, w tym mieście, w tej społeczności wyraźny, mocny, dobry i piękny ślad. Chyba nie potrafisz inaczej. Znając ciebie, wiemy, że jeszcze niejednym nas zaskoczysz. Jesteśmy z tobą. Wszystkiego dobrego. Jeszcze chwileczkę, jeżeli są jacyś nauczyciele, pracownicy szkoły w tej sali, to jest ten moment, na który się umówiliśmy. Proszę. Thank you.
Bardzo prosimy teraz przedstawicieli Rady Rodziców o zabranie kilku słów. Panie Grzegorzu, postawimy na razie, bo ciężkie. Trzy słowa. Panie Grzegorzu, wielkość człowieka nie poznaje się po tym, jaką funkcję piastuje, czy jakim posłuchem się wśród współpracowników cieszy, tylko po tym, jak zmienia świat wokół siebie, zmienia ludzi. Ta szkoła, setki uczniów, którzy wyszli z murów tej szkoły, to są Pana świat, Pana dzieci, Pana wpływ na ten świat. Padło tu wiele razy już mnóstwo słów o tym, kim jest Pan Grzegorz, jakie wartości reprezentuje. Jedną historię chciałbym Państwu jeszcze opowiedzieć, bardzo króciutką. 2 lata temu robiliśmy teatrzyk rodziców. Do trupy teatralnej zaprosiłem Pana Grzegorza również. I przed pierwszym naszym spotkaniem, żeby łatwiej było nam się komunikować, z każdym porozmawiałem, czy na czas prób możemy sobie mówić po imieniu. Tylko na czas prób, żeby nie było potem jakichś niesław. Oczywiście Pan Grzegorz powiedział, nie ma problemu, Panie Marcinie. Ale mówmy sobie po imieniu na czas prób. I na pierwszej próbie organizacyjnej, podział ról, o co chodzi w bajce, powiedziałem do wszystkich aktorów, w tym również Pani Hani Jarco, Pana Burmistrza, że ustaliliśmy, że jeśli komuś jest wygodniej, to może zwracać się do każdego z aktorów po imieniu. Żeby nie było, proszę pana, nie pan, tylko ten drugi pan, teraz musi się przesunąć. I to, co usłyszałem od jednej z mam, do pana dyrektora? W życiu. Zbyt duży szacunek mam do tej osoby, żeby mogła kiedykolwiek powiedzieć inaczej niż panie dyrektorze. Ten szacunek, ten autorytet zdobywał pan, zdobywa pan cały czas przez spójność myśli, mowy i postawy. Bardzo często jest tak, że łatwiej coś innego pomyśleć, powiedzieć i robić, bo wtedy coś pasuje w końcu. Mamy jedną, trzecią szansę, że się dopasowujemy. A Pan jest spójny w tym, co robi. Panie dyrektorze, to jest olbrzymia przyjemność, wielki zaszczyt móc brać udział w tej uroczystości, nie jako postronni obserwatorzy, ale jako osoby, które na co dzień mają z Panem do czynienia. I w imieniu Rady Rodziców, rodziców obecnych, naszych dzieci teraz ze szkoły, wszystkich dzieci, które Pan wychował, przez Pana szkołę przeszły, serdecznie gratulujemy, bardzo zasłużony tytuł. I jeszcze jedno słowo krótkie. Spójrzcie na to zdjęcie. Jolu, gdyby nie ty, tak jak Haniu nie chowa się za Jolę, gdyby nie ty, nie byłoby Janka Jarco. Gdyby Jolu nie było ciebie, nie byłoby Grzegorza Dąbrowskiego. Bardzo dziękuję. To możemy wreszcie oddać głos naszemu dzisiejszemu powodowi spotkania. Kochani, nie przerażajcie się, to nie będzie koncert. Boże, no cóż ja mogę powiedzieć? No,
to jest niezwykłe, co Państwo przygotowali dla mnie. Co Państwo powiedzieli. No padło mnóstwo pięknych słów. Wiele dobroci. Jestem tym skrępowany. Mocno na wyrost. Bo no, nie czuję się aż tak, jak tutaj wszystko zostało opisane. Ale Boże, no co ja mogę? Dziękuję Wam. Dziękuję Państwu radnym, Radzie Miasta. Wszystkim Państwu tutaj obecnym, którzy w tej kadencji pełnicie tę rolę. Na czele z Panem Przewodniczącym. Dziękuję bardzo serdecznie Panie Burmistrzu. Dziękuję tym osobom, z którymi Pan współpracuje, Pani Sekretarz, innym osobom, tym wszystkim pracownikom urzędu, którzy urządzali tutaj tę dzisiejszą uroczystość. Bo to dla mnie niezwykła radość, to dzisiejsze spotkanie. Wielkie wyróżnienie. No tak się składa też, że może tę radość potęguje też data, 16 października, dla pokolenia mojego, to ta data w roku 1978 była niezwykłą datą. Ona przyniosła wybór papieża, Polaka. Pamiętam poniedziałek, jak wszyscy niezwykle się cieszyliśmy. No i trzeba powiedzieć tak najkrócej. Dzięki Janowi Pawłowi mamy wolność. Jest też obecny tutaj pan Zbigniew Bujak, bo jest też drugi symbol, to Solidarność. I to są takie symbole, które w moim życiu były ważne, bardzo ważne. Kilka wątków niestety pan przewodniczący czy film trochę mi skradł. Ale może, no spróbujmy. Pozwólcie, że no kilka słów powiem. Rok temu przeczytałem książkę Marka Niedźwieckiego, Dyrdy Marki. I od niej chciałbym zacząć. Bo to jest taka książka pełna optymizmu. Marek Niedźwiecki, jak mówi o jakiejś piosence, to mówi Mistrzostwo Świata. No i wtedy, czytając tę książkę, zobaczyłem, że no, w jak pięknym czasie przyszło mi żyć. I jak piękny jest nasz kraj. Zacytuję króciutki fragment. Nigdy nie miałem marzenia, żeby wyjechać i mieszkać gdzieś, w świecie. Zarabiać, mieć dom z basenem. Są Polacy, którzy wynoszą się do Berlina, Londynu, Lizbony czy Malagi, a nawet Hobart na Tasmanii. Lubię tam być, ale to nie są moje miasta. Jestem związany z Polską, a kiedy ktoś mnie pyta o moje ulubione miejsce na ziemi, z pełnym przekonaniem mówię Góry Izerskie i Hobart. Wrócę do tego cytatu jeszcze później, ale kilka słów jeszcze w międzyczasie. Tak, mówiono tutaj o kreowaniu rzeczywistości dookoła. No i rzeczywiście, trochę to polubiłem. Ale wierzcie mi, radość, którą czułem, patrząc na powstającą z niczego szkołę, da się porównać jedynie z narodzinami własnego dziecka. Wygląda, że jedno i drugie przeżyłem. I to poczucie sprawczości dodawało mi niezwykle dużo energii. Bo to jest trochę tak, że ta rzeczywistość, którą kreujesz, wpływa na ciebie także, no i trochę cię buduje.
Ujawnię Państwu pewien szczegół, który się pojawił na początku naszej szkoły. Ksiądz Leon powiedział mi, no chciałbym, żeby taka szkoła powstała w niej, no i żebyś się czuł za to odpowiedzialny. I muszę Wam powiedzieć, że ja nie do końca czułem się szczęśliwy z tej propozycji. Może nie miałem odwagi do końca powiedzieć, ale miałem sporo obaw, nawet więcej niż nadziei. Bo pracowałem w technikum kolejowym i ta praca była dla mnie satysfakcjonująca. Miałem akurat też młodą rodzinę, dzieci. A tu wyglądało, że trochę będę musiał poświęcić czas szkole. Niemniej przesądziło to, że moja małżonka, Jola, nie stawiała przeszkód i właściwie zaakceptowała pomysł. Ale muszę się też Wam przyznać, że padł na mnie blady strach, jak usłyszałem w radiu wywiad z Kazimierzem Dejmkiem, dyrektorem Teatru Polskiego, który powiedział w tym wywiadzie, żeby robić dobry teatr, muszę w nim być cały tydzień, z sobotą i z niedzielą. Rozumiecie, co pomyślałem? Żeby robić dobrą szkołę, no to musisz w niej być. No i trzeba oczywiście przyznać, że na szczęście wypadało nie każda sobota, nie każda niedziela, ale ciągłe poczucie niedosytu, że wydaje ci się, że to nie jest jeszcze tak dobra szkoła, jak o niej sobie myślisz, czasami trochę męczyło. Ale trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, moi drodzy, ta dzisiejsza uroczystość jest trochę zogniskowana na mojej osobie, ale przyszło mi działać z wieloma pomocnikami, z bardzo wieloma pomocnikami. Żeby wymienić wszystkich, trzeba by poświęcić sporo czasu. Ale jasno chcę to podkreślić. Ci współpracownicy w szkole, ale także i poza szkołą, wiele, wiele, bardzo wiele mi pomogli. Dyrektorowanie tą szkołą zmieniło mnie radykalnie. I rzeczywistość, którą wraz z innymi kreowałem, kształtowała mnie z każdym rokiem. Kiedy 2 lata temu przestałem być dyrektorem, bo to trochę wrażenie jest, jakbym ciągle jeszcze był, ale już nie jestem. To zobaczyłem pewne rzeczy na nowo. No, mam to wielkie szczęście, że już z pewnego dystansu trochę mogę smakować się, najkrócej powiedzieć, życiem. Dostrzegam wiele rzeczy, które wtedy nie były dla mnie widoczne. Niby ten sam świat, co kiedyś, ale teraz patrzę na niego trochę inaczej. No i tak kilka olśnień zobaczyłem na nowo. Takich moich osobistych cudów świata. Pozwólcie, że troszkę jeszcze Wam o tym opowiem. Podsumowałem i wyszło mi 6 cudów podkowiańskiego świata. Liczba 6 oczywiście jest umowna, bo mogłoby być więcej, ale ramy tej uroczystości narzucają pewne ograniczenia. Pierwszy cud to jest osoba, kobieta. No i tak się składa, że rzeczywiście chodziliśmy razem do przedszkola, później do szkoły podstawowej, choć do równoległych klas, do liceum, do klasy matematyczno-fizycznej. Ona umysł bardziej humanistyczny, ja ścisły. I rzeczywiście w klasie maturalnej coś zaiskrzyło. Po 5 latach chodzenia wzięliśmy ślub. No i znacie ją wszyscy. Pani Jola Dąbrowska.
mam nadzieję, że wybaczycie mi ten osobisty wątek. Ale uświadomiłem sobie ostatnio, że pani Jola Dąbrowska marzyła o innej pracy. Studiowała resocjalizację. I kiedy pojawiła się myśl szkoły, namyślała się chwilę, ale zgodziła się zostać u nas nauczycielem. Jolu, chcę ci tutaj publicznie podziękować, że nigdy od ciebie nie usłyszałem słowa niezadowolenia. W najtrudniejszych chwilach byłaś ze mną. Mogłem na ciebie bardzo, na tobie bardzo, bardzo polegać i pewno dobrze wiesz, jakim wsparciem, niezwykłym wsparciem jest oddać klasę w dobre ręce. Dzięki, bardzo dziękuję. Bo to tak jest, proszę Państwa, że kiedy ja mogłem działać, to miałem spokojną głowę, że dom jest zadbany, a dzieci zaopiekowane. Drugi cud. Też kobieta. Kiedy ją poznałem, trochę zrobiła na mnie wrażenie przesłodzonej. I do dziś czasami troszkę zżymam się, gdy jej imię jest wymawiane jako zdrobnienie. Ale jakieś 25 lat temu odkryłem ją na nowo. Wtedy bowiem zrobiło się o niej głośno. Papież uznał ją doktorem Kościoła. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. I chcę jasno powiedzieć, moi drodzy, nie wszystko rozumiem. Widzieliście zdjęcie, gdzie było pudełeczko małe z ziemią z jej grobu z Lizji z Francji przywiezione. Rozsypaliśmy tę ziemię tu, w 2005. Widzicie? To tak działa. I przyszło mi doświadczyć tego, bo dyrektorowanie i bycie odpowiedzialnym za ludzi, za sprawy jest pewnym ciężarem. No, tymczasem w tych wszystkich sprawach nauczyłem się, czy opiekunka mnie nauczyła, że trochę trzeba być jak dziecko i te problemy się same rozwiązują, jeśli uświadomisz sobie, że to nie tylko ty jesteś od rozwiązywania tych wszystkich spraw. Bo kiedy zaczynaliśmy, paradoksalnie miałem pytania. Macie pieniądze? Nie. Macie działkę? Nie. Macie plany? Nie. No toż porywacie się z motyką na słońce. No rzeczywiście. Porwaliśmy się i dziś możemy cieszyć się niezwykle pięknym budynkiem. Trzeci cud. To instytucja. Budynek i ludzie. Szkoła Świętej Teresy. Pierwszą myśl rzucił ksiądz Leon. I jak wiecie, ksiądz Leon był wizjonerem. To znaczy nie interesowało go, że nie mamy nic, a trzeba uczynić szkołę. Troszkę mnie zaraził tą ideą, pomógł ile mógł, a resztę zostawił. Przez pierwszych kilkanaście lat szukaliśmy drogi, często błądząc. I kiedy dziś patrzę na to wszystko, to widzę wyraźnie, jak prowadziła nas opatrzność, a punktem zwrotnym okazała się darowizna pani Izabeli Borosiewicz. Niektórzy z Państwa o tym wiedzą, ale należy też publicznie przy takiej uroczystości powiedzieć, że to było koło zamachowe całego przedsięwzięcia. Przyszła do mnie starsza pani, razem z mężem śpiewali w chórze podkowiańskim i powiedziała, chciałabym podarować panu na budowę szkoły katolickiej 113 tysięcy dolarów. To było około 400 tysięcy złotych ówcześnie. Działka, ta, na której jest ta część szkoły, kosztowała nas rok później
800 tysięcy. Więc widzicie, że to były niezwykłe pieniądze. I wiecie, co sobie pomyślałem? Sorry, ale chyba się pomyliła. To nie było rzeczywiście pomyłka, to nie była pomyłka. Tak było rzeczywiście i dzięki temu to się tutaj wszystko udało. A dalszy ciąg to był wysiłek zbiorowy, komitet budowy. No i cudem jest, tak to postrzegam, że w czasach rosnącego rynku komercyjnego zebrała się grupa ludzi i społecznym wysiłkiem, podkreślam, społecznym wysiłkiem stworzyła profesjonalną instytucję. Tworzenie dobrej szkoły oczywiście to ciągle wyzwanie i ciągły wysiłek. Ale też, no, tak sobie pomyślałem, szanowni państwo radni, że jeżeli decydujecie o uhonorowaniu mojej osoby, to trochę to odbieram jako potwierdzenie przez osoby odpowiedzialne za miasto, że Szkoła Świętej Teresy, szkoła katolicka, jest ważną i trwałą instytucją w naszym mieście. Półmetek. Czwarty cud. Korci mnie oczywiście, proszę państwa, jeśli chodzi o takie skrzywienie nauczycielskie, zapytać was, czy macie jakiś pomysł, jaki będzie ciąg dalszy? Co może być tym trzecim cudem, czwartym cudem, piątym i szóstym? Kontynuuję. Czwarty cud to przedmiot. Według badań przedmiot ten podobno jest najmniej lubiany w szkole przez uczniów. W liceum chodziłem, moi drodzy, do klasy matematyczno-fizycznej i nie zachwycałem się tym przedmiotem aż do klasy maturalnej. Odkryłem, że nie jest trudny i to fizyka. O tym, że zostałem nauczycielem tego przedmiotu, zdecydowały pozornie dwa, wydaje się, błahe zdarzenia. W naszym liceum, chodziłem do Kościuszki w Pruszkowie, mieliśmy taki zwyczaj na 1 kwietnia, że uczniowie prowadzili za nauczycieli lekcje. Poprowadziłem fizykę za panią profesor Eugenię Celioską. To był srogi nauczyciel, wymagający nauczyciel. A ona oczywiście była obecna na tej lekcji. No i muszę wam się przyznać, że odniosłem wtedy pierwszy swój dydaktyczny sukces. Tak się rozpędziłem prowadząc tę lekcję, że zadałem zadanie, którego nie wiedziałem, jak rozwiązać. Ale no, opatrzność, tak to postrzegam jednak, podsunęła mi pomysł. No to w takim razie to zadanie rozwiąże nam koleżanka Eugenia Celioska. Pani profesor wykazała się pewną klasą. Podeszła, rozwiązała. Ja powiedziałem, stawiam piątkę. Szóstek nie było, wybrnąłem. Drugie zdarzenie, moi drodzy, na studiach. Poszedłem na Politechnikę. Uczyłem się na Wydziale Elektroniki. Na drugim roku jest wykład z fizyki. Prowadził go pan profesor, no, on był doktorem chyba, Witold Kruczek. To ten od takiego zbioru dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. I prowadził wykład z fizyki tak fantastycznie, że mnie to olśniło. Po drugim roku poszedłem w wakacje do niego spytać. No, chciałbym trochę fizyki. Pomógł mi i potem poszedłem na równoległe studia na uniwersytet. Przez 6 lat potem uczyłem w Liceum Kościuszki, w Technikum Kolejowym. Kiedy zostałem dyrektorem szkoły, tutaj więcej troszkę uczyłem matematyki niż fizyki, ale od 2 lat uczę tylko i wyłącznie fizyki. No i odkrywam coraz bardziej jej piękno. Pozwala mi odkryć niezwykły ład, zarówno blisko mnie, jak i daleko w kosmosie.
porządkuje mu światopogląd i daje mnóstwo satysfakcji z odkrywania tego ładu przez uczniów. Czasami okrzyk: o Boże, jakie to proste. Niezwykle umacnia mnie w tym rozumieniu. Kiedy rozpoczynam naukę z uczniami z klasy siódmej, widzę w nich strach, w ich oczach. To ten mit o tej trudności tego przedmiotu trochę działa, ale gdy przechodzi i zaczynają zadawać pytania, to moja wiara w sens tej pracy rośnie. No i też muszę chyba powiedzieć o czymś, co ociera się o fizykę. To kosmologia i pytania o początek. Jako cud postrzegam działalność księdza profesora Michała Hellera, jego usilne popularyzowanie tezy o uzupełnianiu się wzajemnym nauki i wiary. Dziękuję Bogu za tego kapłana i za to, że przyszło mi żyć, w których nie jest wstydem być wierzącym i jednocześnie profesjonalnie uprawiać naukę. Mogę tylko powtórzyć za księdzem Hellerem: wierzę, żeby rozumieć. Piąty cud to budynek w pobliżu. To kościół w Podkowie Leśnej. Tutaj przyjąłem sakramenty. Chrzest, pierwszą komunię, bierzmowanie, ślub. Na podkowiańskim cmentarzu są pochowani moi rodzice. I im jestem starszy, tym coraz bardziej jestem zachwycony tą świątynią. Super pomysł pani Haliny Regulskiej, by to była świątynia automobilistów. Ten piękny wystrój wewnętrzny, droga krzyżowa profesora Słoniny. Profesor Gierżot opowiadał, że jedna z jego studentek, będąc w kościele i patrząc na tę drogę krzyżową, doznała nawrócenia. Otwarty ogród dookoła świątyni. Lato tu wygląda cudownie. Pergola, te kwiaty, stawik z kolorowymi rybkami. To wszystko jakby kieruje myśli ku biblijnemu Edenowi. Tak by się chciało powiedzieć, czegoż chcieć więcej. Mały raj na ziemi. Kościół, ogród w mieście, ogrodzie. Rozumiem, że to trochę tak lekko przedstawiłem, ale tak to czuję, moi drodzy. I jeszcze jedno. Jest tak, moi drodzy, że jak mijam kościelną furtkę od strony ulicy Jana Pawła, to widać tam czerwoną lampkę przy tabernakulum. Do kościoła jest jeszcze kilkadziesiąt metrów, a wygląda, że jestem jakby wewnątrz. Sakrum wychodzi na ulicę. I powiedzcie mi, gdzie tak jest, że aniołowie czuwają nad miastem i nad kościołem z wysoka? I to nie są pulchne aniołki, tylko prawdziwi stróże. Może nawet trochę groźni. No i ten napis, który jest od frontu: aniołom swoim nakazał, aby cię strzegli na twoich drogach. Cytat z Księgi Psalmów, który znajduje się od ulicy Jana Pawła. I gdzie tak jest, że najpiękniej ubarwione ptaki wędrują swobodnie na terenie kościelnym? Proszę księdza, zauważyłem, że one w niedzielę to tam przy kościele, ale od poniedziałku do piątku przychodzą sobie tutaj. Nie wiem, kto je tego wyuczył, ale tak jest. Gdzie tak jest, moi drodzy, albo gdzie tak było, bo to czasy minione, że rektor Akademii Muzycznej był
kierownikiem, dyrygentem chóru parafialnego. Wspominam tutaj pana profesora Kazimierza Gierżoda, dziś już świętej pamięci. Miałem to niezwykłe szczęście, że moja młodość, moje dzieciństwo upłynęły w cieniu tego podkowieńskiego kościoła. I były takie okresy, w których to podwórko kościelne było ważniejsze niż moje podwórko domowe. Stąd do dziś, może mam pewną śmiałość, ale to wynika z tego, że czuję się tutaj niezwykle dobrze i bezpiecznie. Od końca szkoły podstawowej, poprzez liceum i studia byłem zaangażowany w Świetliki. I to był niezwykle twórczy okres w mojej młodości. Obozy świetlikowe to była super szkoła kreowania takiej rzeczywistości wokół nas, jaką chcielibyśmy widzieć. Ta młodzieńcza szkoła niepodległości, tak bym to nazwał. Nauczyłem się, doświadczyłem wtedy, jak Pan Bóg może pomagać w codziennym życiu. A kluczowym człowiekiem, który kształtował mnie w tym czasie, był ksiądz Leon Kantorski. Powtórzę jedynie zdanie, które wypowiedziałem w dniu jego pogrzebu. Nie byłbym tym człowiekiem, którym jestem, gdyby nie ksiądz Leon Kantorski. I jeszcze powiem, jestem głęboko przekonany, że ksiądz Leon Kantorski odmienił też życie w naszym mieście, nie tylko w kościele. Szósty cud. To miasto. Unikalne. Niedługo będzie 100 lat od jego powstania. Urodziłem się w Warszawie, ale od początku tu mieszkam, w Podkowie Leśnej, w rodzinnym domu przy ulicy Jeleniej. To jest dom, który wybudowali moi dziadkowie. Stanisława i Julian Szpak. Mieli sklep przed wojną i trochę po wojnie. Na narożnej ścianie były drzwi. Opowiem Państwu pewną anegdotę związaną z tymi drzwiami, może z tym domem. Jakiś czas temu moja córka czekała na kuriera, który miał przywieźć paczkę. Kilka lat wcześniej chrześniak, który tam mieszka na dole, zamurował te drzwi, bo klatka schodowa jest z innej strony. Czekając na tę paczkę, otrzymała sygnał córka, że już jest, już jedzie, ale czeka godzinę, dwie, trzy, nie ma. Dzwoni do tego pana, a pan kurier odpowiadał: no i jak miałem dostarczyć? Przecież drzwi były zamurowane. Ale wrócę do miasta. W moim rozumieniu, w moim patrzeniu dzisiaj to jest unikalna realizacja koncepcji miasta ogrodu. Uważam ją za niezwykle piękną. I to nie tylko ze względu na walory urbanistyczne, ale także ze względu na tkankę społeczną. Dziękować Bogu za pana Tadeusza Baniewicza i za kolejkę EKD, dzisiaj WKD, tę nitkę, która wiąże nas z Warszawą bardzo szybko. Niezwykłe jest, popatrzcie w tym mieście, że ojcowie założyciele dla upamiętnienia tego miasta postawili figurę, marmurową figurę Matki Bożej na skwerze przy ulicy Parkowej. Unikalność tego miasta też polega na tym, że od samego początku po dziś dzień, kiedy pojawił się problem do rozwiązania w mieście, nie oglądano się na innych, ale powoływano komitet. Podam kilka przykładów. Jak mieszkańcy chcieli zbudować kościół, to się skrzyknęli, powołali komitet i zbudowali kościół. W najtrudniejszych czasach powstania warszawskiego wspomniany Tadeusz Baniewicz powołał Komitet Pomocy dla Rannych Powstańców i Uchodźców z Warszawy. A część swojego domu, czy właściwie cały dom, oddał jako oddział szpitalny. Jak
mieszkańcy chcieli wybudować szkołę publiczną. Okazuje się, że to też dla władz partyjnych był problem. To powołali komitet i wybudowali szkołę. Jak wiele lat później chcieli mieć sieć gazową, to powołali komitet gazowy i wybudowali tę sieć gazową. Jak w stanie wojennym chcieli pomagać represjonowanym, to powołali parafialny komitet pomocy bliźniemu, który przez 10 lat pomagał, nie tylko pomagał, ale też budował przestrzeń duchową dla niepodległej Polski. Kiedy pojawiła się idea budowy szkoły katolickiej, powołano Komitet Budowy Szkoły Świętej Teresy. I do dziś możemy patrzeć na mury tej szkoły. Rysuje mi się obraz naszego miasta, gdzie działanie wspólnotowe jest przedkładane ponad indywidualizm. I to w moim rozumieniu tworzy etos miasta inteligenckiego w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dla mnie dużą wartością i zaszczytem jest mieszkać w takim mieście. Całkowicie utożsamiam się ze słowami pana Marka Niedźwieckiego, choć je nieco zmienię. Nigdy nie miałem marzenia, żeby wyjechać i mieszkać gdzieś w świecie. Zarabiać, mieć dom z basenem. Są Polacy, którzy wynoszą się do Berlina, Londynu i Lizbony czy Malagi, a nawet Hobart na Tasmanii. W niektórych miejscach byłem, ale to nie są moje miasta. Jestem związany z Polską. A kiedy ktoś mnie spyta o moje ulubione miejsce na ziemi, z pełnym przekonaniem powiem Podkowa Leśna. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za edukację i świadectwo. Ponieważ mamy ten pomnikowy przykład Grzegorza Dąbrowskiego, chciałbym dodać troszkę dziegciu. Pan Grzegorz w swoim czasie dokonywał aktu wandalizmu. Tak. Tak, to było w tym samym czasie, kiedy uciekał ze szkoły, z resztą klasy. Oczywiście dzięki temu wandalizmowi zrealizował moje marzenie od dzieciństwa. Szkoła wybrała się do miejscowości Ząb, skąd znamy słynnego skoczka. Parę kilometrów od Zębu jest słynne, prawie że stołeczne miasto w tamtym czasie Poronin, w którym stał piękny pomnik Lenina, dziś stoi w Kozłówce. Otóż Grzegorz od swojego ojca Olka, który pracował wtedy w MPWiK-u, czyli wodociągu i kanalizacji, miał dostęp do farby chlorokauczukowej, taką, którą się maluje asfalt i się nie da tego zedrzeć. Otóż Grzegorz i Michał tęże farbę spakowali w słoik, zamknęli dokładnie, włożyli do walizki, ostrożnie, żeby się nie pobrudziły inne rzeczy wycieczkowe. No i zamieszkaliśmy w tym Zębie. O północy obaj chłopcy wymknęli się, zbiegli parę kilometrów w dół do Poronina, przekradli się do muzeum i ochlapali Lenina białą farbą.
Oczywiście myśmy wtedy czytali Winnetou i inne rzeczy, więc wiedzieliśmy dokładnie, że potem trzeba wskoczyć do Białego Dunajca, przejść kilkaset metrów, żeby nas psy nie wytropiły i w innym miejscu opuścić rzekę, przemoczeni do pasa. Potem zaczęliśmy się wspinać te 300 metrów, bo między Poroninem a Zębem jest około 300 metrów różnicy. Ale wracaliśmy szybciej niż przedtem, jak szliśmy z górki. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za tamtą nocną eskapadę. To było superowe. Ale to już się przedawniło, także możemy spokojnie o tym opowiadać. Proszę Państwa, zanim zakończę oficjalną część Rady Miasta, chciałem bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor Prądzyńskiej, która pozwoliła nam tu gościć i poprzemeblowywać pół szkoły. Bardzo dziękuję Michałowi Dąbrowskiemu, który włożył mnóstwo energii i siły w przygotowanie filmu. Także bardzo dziękuję, Michale. To wyszło wspaniale. Dziękuję również wszystkim osobom, które zgodziły się na to, żeby opowiedzieć i pokazać swój wizerunek. Jeżeli uzyskamy ewentualnie zgody od Państwa na prezentowanie wizerunku, to być może przy jakimś przemontowaniu byśmy zamieścili ten film w archiwariach miasta. I proszę Państwa, bardzo dziękuję zespołowi, którego za chwileczkę zaprosimy na koncert. Pan Andrzej Zielak, kontrabasista i gitarzysta basowy, znany na scenie jazzowej. Występował z Andrzejem Jagodzińskim, z Włodkiem Pawlikiem, naszym honorowym obywatelem miasta. Zapraszany był do różnego rodzaju teatralnych projekcji z Sojką, z Machalicą, ze Sławkiem Uniatowskim, Antoniną Krzysztoń, Maciejem Zakościelnym. Jest również pianista i wokalista pan Wojciech Puszek, który występował na największych festiwalach jazzowych w Polsce i za granicą, jak Umbria Jazz we Włoszech, Jazz Jamboree, Zaduszki Jazzowe czy Jazz nad Odrą. No i flecista Filharmonii Narodowej, saksofonista, pan Tomasz Bielski, który jest autorem wszystkich aranżacji, które dzisiaj słyszeliśmy i będziemy słyszeć. A oprócz tego grywał w zespołach nagrywających chociażby muzykę do Sex Missy, do Wabank. Nagrywał z takimi sławami jak Kurelewicz, Bednarek, Matuszewski na horny. Bardzo witamy i cieszymy się. I drugi solista, flecista, pan Krzysztof Malicki, związany z Podkową od najmłodszych lat, grywał wielokrotnie w naszym kościele, grał na moim ślubie, ale jest wybitnym solistą. W kwietniu ubiegłego roku razem z Włodkiem Pawlikiem, właśnie naszym honorowym obywatelem, grał utwór Włodka Pawlika Puls 11/8 na flet solo orkiestry i sekcji rytmicznej. Tam Krzysztof grał solową partię, kosmicznie trudną. Nie wiem, jak on to zrobił, ale to nic. Także za chwileczkę zapraszam wszystkich Państwa na koncert tego zespołu. A teraz, ponieważ w wyniku wyczerpania programu sesji, oficjalną część sesji zamykam, a Państwa obecnych zapraszam na koncert, a po koncercie na małe co nieco. Idąc na co nieco jest wyłożona księga pamiątkowa, którą obsługują uczniowie szkoły. Pan Grzegorz poprosił, że ci, którzy chcieliby coś wpisać, napisać, to bardzo proszę. A zatem sesja zamknięta. Zapraszam Państwa na koncert.